Wow, nie czułem się jeszcze nigdy aż tak bardzo wyruchany po prostu przez własny program. Jedną rzecz źle ogarnąłem i obecnie trzy odcinki, jakie teraz nagrałem, wszystkie poszły w łzy, włącznie z tym, bo nagrywał mi się sam ekran. Ale nie to, co faktycznie robię w grze, tylko sam ekran, sam mój durny pulpit się nagrywał. Tylko i wyłącznie. Nic więcej. Na szczęście mam osobnie jeszcze osobną opcję jeszcze na zapisy, mianowicie dzięki kochanemu Overwolfowi, który nagrywa mi przejście gry, więc odcinki na szczęście zobaczycie w takiej wersji, jakiej powinny się nagrać od razu w OBS-ie, no ale to już jest wina akurat mojego trochę nieogaru, jeżeli chodzi o OBS-a. Dla pana specjalnie pioru. Nie mają niestety piorun, znaczy piorun, nie mają niestety karty drewniane, a drewno w miarę na tym samym poziomie lubi się z piorunami, ale niestety w tej grze też izoluje troszeczkę. Dobra, Hono. Dajcie mi swoje życie. Czemu używać cudów, to chociaż się wyleczę za was. Skupienie za życie. Chętnie taką wymianę podaję. O właśnie, zobacz, jak sobie podgryzanie z wami poradzi. Tego też rzadko dostałem. One shot. Też one shot. Dobra. No, tylko taki jest problem, jeśli chodzi o to podgryzanie, że ono nabija krwawienie. Ogólnie na bossa myślę, że to by było dobre. Tylko jak używać krwawienia, to raczej broni, która jeszcze ma to bardzo mocno ulepszone. I zmarnowałem na błyskawicę. Ale nie aż tak. Raz. Serio się zasłonił. No, atakuj. Ale nie tarczą. Dobra, bez kumpla. Albo walczymy uczciwie, albo możecie iść do diabła. Serio nie weszło. Wow, po co ja tą ripostę? Teraz też nie wiem. Dziękuję za troszeczkę życia. A teraz poproszę go trochę więcej! O Mary, rękawice rycerza Lodrik. Okej, na światło słońca nie mam niestety skupienia, ale od czego mam pierścień, który mi to skupienie bardzo ładnie odnowi, to w dużej jeszcze ilości dzięki... Znaczy wróć, czy mam flaszkę, która mi odnowi. I też właśnie pierścień, który zbuffuje odnowienie tego Estusa. To właśnie, to jest ten jeden minus tym kojącym światłem z słońca, czy w ogóle nad tym wielkim leczeniem. Że to teraz się też, że to się sporo skupienia, przez co ciężko, nie wierzę jeszcze, że jeszcze trafię. Ciężko jest mi właśnie dobrze wyczuć moment, żeby to tak w miarę dobrze użyć. Z Igorą się wyleczę. To jeszcze trochę w zapasie. Dużo domy tutaj. Z nich to chyba już dropi praktycznie wszystko. Okej, okay, i tu powinien być znak Orbeka. Tak jest, okej. Okay. I on teraz, jeśli z jego pomocą pokonamy bossa, lub też nie, bo wiadomo, przyzywanie kogokolwiek do walki z bossem jest zbędne. O, tu mamy skrót.
zobaczmy dokąd. Mianowicie, jeśli chodzi o walkę z bossem, kiedy sobie nastukałem kurde tyle dusz? Dobre pytanie. Kiedy pokonamy teraz bossa, to oczywiście będzie już dostępne. O, patrzcie, tutaj! Patrzcie, praktycznie pod samego bossa mamy skrót. To jest dobre akurat. Ale kiedy pokonamy, to ciało Orbeka powinno być do znalezienia w tym miejscu, gdzie lecimy z drugiego piętra. Tam, gdzie szedłem po popioły Greyrata. Właśnie, a propos popiołów Greyrata. Bo kurde, zebrałem, ale opisu nie sprawdziłem. Popioły Greyrata. Cienisty popioł Greyrata z Osady Nieumarłych. Ale patrzcie, wygląda inaczej niż inne cieniste popioły. Greyrat był złodziejem, który uważał się za męczennika ubogich. Skłoniło go to do wspięcia się na wysoką ścianę. Okej. Okay. Otwieramy to ogromne przejście. Czerwony dywan. Kawałeczkach tak naprawdę. Okej, okay. Tylko teraz... Co będzie dobre na tego bossa? Przyda się przyjaźń, wymagane błyskawica, zachowaj spokój. Okej, no błyskawicę jako taką mam. Mam też buffik, który może być spoko. Kurde, szczerze, wymieniłbym sobie tę broń na coś innego. Tylko akurat, jak na złość, nie mam niestety nic przy sobie. Nie chcę specjalnie iść teraz do tego, nie? Nie chcę iść teraz specjalnie do tego, więc weźmy sobie... set zabójcy smoków, ale może weźmy sobie set Ornsteina, a nie bezimiennego króla. No bo niestety, ale no liczbowo nawet ten set Ornsteina jest lepszy od setu bezimiennego króla, ale włócznie możemy mieć właśnie króla, bo akurat włócznia jest lepsza niż włócznia Ornsteina. No, w sensie błyskawica ma... Błyskawica bardziej się skaluje z włócznią zabójcy smoków, ale niestety to dupnięcie ze specjala jest lepsze właśnie w przypadku tej włóczni. Tej naginaty właściwie, a nie tej włóczni. Okej, okay, mamy cutscenkę. Oh dear. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of Lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Okay, który jest który? Lorian starszy książę! Jaki defekt, dobra. Czyli Lothric jest młodszy. Ono chyba se jaja robisz. No to się będzie teleportował w trakcie walki. Gdzie on jest? Tu. No i wyrąbał mi światłością. O, super. A ja jeszcze jak idiota zamiast iść po flaszki, to jestem na bossie bez flaszek. Mam trzy flaszki leczące. Wow, uniknąłem tego, nie wierzę. Dobra, Estus, Boże, Estus. Stamina. Jestem ciekaw, czy da się go sparować, nie? Ale chyba nie będę próbował. Że na szczęście jest w miarę fokusowany w grę. Pytanie, jeśli kamera się w miarę na nim ustawia. Ej, jak Istrzyn teraz walnął? Czemu tak na klęczko? Luck, pure luck. Dobra, zostaw mi to. Ajajajajajaj. Może ta błyskawica się sprawdza. Chyba mocno. Znaczy ile mu wbijał życie, ale zdjęło mu cały ten kawałek. Tylko to oczywiście był starszy książę, a nas interesuje młodszy. Oh, dear brother. I'm on my way. Czyli właśnie Lothric.
To też się teleportuje, bo why not? My brother. Unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would. For that is our curse. Serio, on go może tak o po prostu podnieść? Okej, okay, ale został z nim, nie wrócił tam na ambonkę, powiedzmy. Ale szczerze, ten Lothric wygląda jakby... był chory. Albo... o, jeszcze się rozpalili, pewnie tego potrzebowałem do szczęścia. O, jasne, pewnie. Były tak z bajki. Ostatnia flaszka Estusa, jaką mam przy sobie. Jak tam błyskawica? O, ładnie, ładnie. Ładnie, jeszcze uniknąłem. Dobra, Lothric jest moim celem, żeby odwlecki lubić. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie widzę go. Halo? A tu jest, dobra! Okej, okay, światełko... Fuchs! Czysty fuchs! Czy mieć taki galnie na plecy, słyszę? Stolica. Jakieś światłość. Z dodatkiem. Okay, padł. Dobra, moment. Najpierw Lothric. O, świetnie. Dobra, Divine, szybko, Divine. Uuu, ale fuks, że mnie nie trafił. Gorzej. Okej, jak użyję specjala, to czy użyj... walnie obóz tylko jednego. A, nie walnęło żadnego, było za daleko. Ej, no to chamskie teraz było! Światło, światło. Będzie mnie stać jeszcze na jedno, ale na punkcie trochę. Będzie mnie stać. Po plecach! Okej, albo po plecach, bo na tyle blisko, żeby obydwaj go ogrywali. Ho, ho! Uff, dobra. Padł, dobra, szybko. Teraz tu. Niech będzie, potrzebuję leczenia. Może czemu się nie oddaliłem? Jak skończony pajac teraz tutaj stałem. Dobra. Troszkę błyskawic. Serio, Lothric? Jestem właśnie bardzo cwane, bo on... ja przez to właśnie nie mogę za bardzo się oddalić, bo on sam skraca dystans do mnie. This spot marks our grave, but you may rest here too, if you like. Zajebiście! Jak już miałem zrobić unik... nie, po co? Ale co jest jeszcze lepsze, mam do ciężkiej cholery tarczę, która mnie, którą mogę odbijać tą cholerną włócznię, a oczywiście o tym nie pomyślałem. Dobra, ale się chociaż... drugie podejście, znowu drugie podejście, ale Jezu, jakby się to udało, nie? Takie przeskiwanie między jednym Divine'em, drugim Divine'em, leczeniem z cudu. Cudne by to było. Szaf, albo dobra, bo tu nie będę raczej wyglądał krytyków, to weźmy sobie zamiast tego rubinu, weźmy sobie ten popielny pierścień. Będzie lepsze. Ci se idą, to niech se idą. Ja idę na bossa, podejście drugie. Nie chcę Orbeka przesadzić, bo to kurde prawie mi się udało. Gdybym odbił te zaklęcie, to byłoby to o wiele lepiej, o wiele lepiej mi to wyszło. Ha! O! Coś tam
słuchałem. Chyba mrok nie bardzo. Materia dusz. No to już bardziej. Ten promień jeszcze zobaczył. No, też niezły. Chociaż coś mi się wydaje, że jednak zostałem przy błyskawicach. To oczywiście najpierw zyskuję duszę. O kurde, wstał jednak skubaniec. Ale chyba sprawia mu to naprawdę spory wysiłek. Widać było, że z ledwością się podnosi. Serio? Teleportować mi się tylko po... Teleportować się tylko po to, żeby skoczyć na plecy? Ten jakiego specjala sobie załadował teraz. Come on, to nie miał prawa trafić. Ja naprawdę chciałbym spróbować go zripostować, ale chyba to będzie niemożliwe. Więc boję się sobie tego próbować. Jedna taka. Nice! Dziabnięcie? Pięknie. To pomijamy, bo już znamy. Dwie łapy to bieremy. Ej, co jest? Czemu mają full HP? Powinni mieć trochę mniej. Zdrawił się. Teraz specjal. Nie, tylko Lorian obrywa. Niestety. Aż szkoda, bo sądziłem, że Lothric oberwie też, bo jest na plecach od Loriana, no ale... Niestety, gra tego nie uznaje. Tego ty... Do... Ty... Leć tam. Ja nie co tu jest, bo to wygląda jak włócznie światło po prostu. Ej, ale z tym Lorianem, no nie wiem, jakbym walczył teraz z panią Motyl, nie? Gdzie? Dobra, flaszeczka. Kiedy 6 flaszek wypiłem, a jeszcze nawet Loriana raz nie położyłem. W tej fazie. Sam Lothric widzę jednak nie jest jakiś mega odporny. O, ładnie się nawet oberwał. Gdzie oni są? Jak mi się z tym specjalem pojawił zaraz, no. Tak się tutaj ustawię. No, znowu będzie specjal. Gdzie? Dobra, jednak nie specjal, tylko po prostu strzał. Ale może być. Dobrze. Cyk. Padł. I teraz tylko dobić Lothrica. Dobra, zaliczyło strzał, to najważniejsze. Teraz jeszcze tylko dobić księcia. Najlepiej dobić obu. Tylko trzeba wyczuć moment. Dobra, tu jest. Już będzie specjal, ale na szczęście nie było. No, wal tą błyskawicą. Kupię, na to ty czekasz. Padaj! Okej. Popiołem władcy i dusza książąt bliźniąt. Ja pierdzielę. Jezu, żałuję, że to nie wyszło za pierwszy razem, bo naprawdę była spora szansa na to, żeby to się udało. Ale dobra. Te dwa zaklęcia mi się nie przydadzą. Kurde, włócznie wykorzystam w ogóle przez samą tą potyczkę. Kto wie, może włócznia byłaby spoko. Światło słońca jednak sobie odpuszczę. To jest, nie powiem, to jest dobre, ale... No, nie aż tak, jakbym chciał. Dobra, wracamy do moich cudów, jakie tu miałem, czyli piorunowego pala. Czego jest ostrze mrocznego księżyca z nim poradziło? To jest też dobre pytanie. Tutaj oczyszczenie. Gniewu bogów nie miałem, ale mogę sobie dać w sumie. Tutaj poproszę jeszcze moją kosę. Chociaż nie, kosę przed tymi wezmę. Sobie tu jeszcze dać... Błogosławione bory. W sumie ani razu z tego jeszcze nie skorzystałem.
co by tu jeszcze dać? Mogę dać oczywiście ochronę głębin, bo why not? W sumie dobra, to też mogę tu postawić. Tutaj mogę dać klingę błyskawic. No a tutaj oczywiście moją kosę. I dla mnie jest bueno. Dobra, lecimy w takim razie do kaplicy. Nie będziemy jeszcze odkładali popiołów, bo to jeszcze nie jest koniec. Póki co zakończyliśmy tak jakby wątek podstawki. No, główny wątek, powiedzmy. Jeszcze został nam wątek dwóch DLC-ków, czyli właśnie malowanego świata Ariamis oraz właśnie naszego kochanego miasta Pierścienia. Dajcie mi jeszcze chwilkę. Oczywiście trzeba dusze pomnożyć. Dobra. Zobaczmy, co takiego możemy zrobić z duszy książąt bliźniąt. Dusza książąt bliźniąt. Dwaj książęta zlekceważyli nakaz zmiany we władców pogorzelskich i osiedlili się daleko, by z oddali patrzeć na gaśnięcie ognia. Klątwa czyni ich dusze niemal nierozłącznymi. Okej. Aha, that returns. So, the eyes should have... Dobra, to jest ciągle to samo. Co masz dla mnie tu? W ogóle to! Tego ani razu jeszcze nie wykorzystałem! Ja to schowałem jeszcze w ogóle do tego, a zapomniałem, w ogóle pokazywałem, jak to działa. Czy działa, jak to wygląda w ogóle, jak to działa. Dobra, co tu jest nowe? Tutaj to jest nowe. Wielki miecz Loriana. Ogromny miecz Loriana, starszego brata księcia Lothrika. Odlany z czystej, rozpalonej stali i podbarwiony czernią. Zanim klątwa brata stała się udziałem Loriana, był on rycerzem znanym z własnoręcznego rozgromienia demonicznego księcia, choć po zwycięstwie tym jego ostrze już nigdy nie zatarło ognistych ran. I płomień Loriana, robisz wypad, przemieniając sadzę w ogień i spowijając z nim podłoże za pomocą silnego ataku. Poproszę. I jeszcze jedna rzecz. To jest chyba też coś nowe. Święty miecz Lothrika. Prosty miecz księcia Lothrika przesycony przez Emmę potężną magią. Młody Lothrik miał być czempionem i pisany był mu ten platynowy miecz, ale niektóre rzeczy nigdy nie wyjdą poza sferę nieśmiałych marzeń. Święte światło Lothrika. Przyjmujesz postawę, by nasycić miecz świętym blaskiem, wyzwalanym przez silny atak wraz z potężnym pchnięciem klingą. Okej. Okay. I took the mantle of Lord of Chewist all the more. To już mówił. Zobaczmy teraz te bronie. Najpierw oczywiście miecz Loriana, tu jest. Okej. Okay. Zobaczcie, oczywiście jak zwykłym miedziem ataków nie będę wam pokazywał, ale zobaczmy ten specjal. A, to jest taka kombinacja, okej. Okay. Czyli tupnięcie z podpaleniem ostrza, a potem to co on robił, takie tupnięcie ogniem w linii. Okej. Okay. Jeszcze święty miecz Lothrika. Okej, tu mam gotowość normalnie. A pod silnym atakiem mamy to śgnięcie. Okej. No nie powiem, ciekawe rzeczy wypadły nam z tych dusz. Ja oczywiście pozostaję przy naginacie zabójcy smoków, bo podoba mi się o wiele bardziej. Jest ładny. Wzmocnimy tylko te wszystkie rzeczy. Świetlik zostaje w tym, zamiast sprzedane, ale te bronie tutaj, są, które są nowe oczywiście, wzmocnimy i schowamy do skrzynki. Jak widzicie, pomimo tego, że nanożyłem sobie tych wszystkich rzeczy, to dość sporo udało mi się zużyć. Okej. Okay. Jeszcze Avelyn mogę ulepszyć. De facto Avelyn mogę tak wymienić zamiast tamtej kuszy, którą mam aktualnie, bo ona jest ogólnie lepsza. Tutaj z tego nie będę korzystał, ale dla sam... chociaż... Już miał A, to zobaczymy tylko, czy wzmocnienie jest lepsze. To jeszcze tarcza.
Prythee, be careful, I don't want to... Czekaj, bo właśnie, żebym teraz, kurde, nie zapomniał, bo mamy jeszcze oczywiście wzmocnioną buteleczkę. Prythee, be careful, I don't want to... I proszę, to jeszcze nie jest full! Czyli mogę mieć tego więcej. Well, how many... Okej. Daj popioły, popioły Greyrata. Gracious and awfully warm at that. Almost as if it had lived mere moments ago. Oh, forgive an old woman's idle prate. I'm sure an ashen one such as thee would never indulge such base contrivances. Czyli jakich? Ja go tylko wysłałem, żeby plądrował i tyle. To, że zginął, to nie do końca moja wina. Zobaczmy. Znowu żar. Możemy kupić. I co nowego tam Greyrat ogarnął? Dobra, są oczywiście bronie, które on miał na sprzedaż u niej. Zbroja. To już mam. Tu jest coś nowe. Hełm Farama. Ej, to jest kurde hełm, który ma na sobie postać z tego. Z trailerów do Dark Souls 2. Okej. Okay. Zbroja nazwana imieniem Boga Wojny. Zbroje lwich rycerzy Forosy przetrwały nawet mimo upadku ich ojczystych ziem. Wspomina się o nich w wielu legendach, w których nie brakuje postaci rycerzy przekraczających granice śmierci. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze hełm Loriana. Razem z całym setem. Dobra. Dobra. Niezwiele się to zmienia. Prawie nic się nie zmienia, więc czytam zbroję jako całość. Zbroja Loriana, starszego brata księcia Lothrika, mosiężna, malowana na czarno, była jego spadkiem po królewskich przodkach. Wychowywany w rycerskim duchu Lorian został według podań pozbawiony głosu i okaleczony klątwą swego młodszego brata. Co więcej, stało się tak na jego własne życzenie. Intrygujące. Kapelusz Czarnorękiego. Okej, tutaj też to samo. Najpierw wykupię, a potem... Czytamy. Strój łowczych znanych zwanych królewskimi czarnorękimi. Czarny płaszcz pokrywa skórzaną zbroję, spowijając noszącego mrokiem. Czarnorękimi obwoływało się tych łowczych, którzy służyli kilku władcom z rzędu, a po dziś dzień jedynie 3 razy nadano komukolwiek ten tytuł. Okej. Okay. To już było wcześniej. To też było wcześniej. Strzały też były. O, mogę dokupić te strzały, żeby był full. Tych nie muszę. To już też było. Bełt rozszczepienia. To jest nowe. Bełty wybuchające natychmiast po strzale. Pozwala to... Tak osiadać cele silnie. Rozkrwawiającymi drzazgami. Tak brzmi mówić, że to jest chyba wybuchowe, ale nie. Bo wybuchowe bełty mamy tutaj obok. Ale to jest coś innego. To są... No, podobne w działaniu, tylko że to są bełty właśnie, które nakładają krwotok, więc wykupujemy wszystko, bo mnie stać. Dobra, i to jest wszystko też, co ona ma w ofercie. Dobra, i to jest tyle. Jeszcze na koniec zostały nam popioły Lothrika, które o tam się chowa, znaczy chowa, które o tam umieścimy, ale to dopiero na sam koniec gry. Popioły władcy pozostawione przez księcia Lothrika. Jeśli władcy nie wrócą na trony, niech powrócą na jako popioły. Linia Lothrików cechowała się obsesją na punkcie tworzenia godnych sobie następców. Gdy ich znalezienie okazywało się niemożliwe, jej członkowie uciekali się do potwornych czynów. Dość powiedzieć, że droga ku zjednoczeniu płomienia wiąże się z niezwykle potężną klątwą. Dobrze. Oczywiście... Na razie kaplica zostaje w stanie niezmienny. My możemy jeszcze spalić fragment koszmarnego. I czy to jest finalny poziom ogniska? Czy to jest ostatni fragment w grze? Tak jest! Najwyższy poziom ogniska. I ogień nie sięga praktycznie ponad rękojeść. No bynajmniej kiedyś się dopala, bo tak to sięga do... O tak, prawie do kółeczka. Zależy jak długo siedzimy. Ale mamy najmocniejsze ognisko w grze.
teraz czeka nas jeszcze malowany świat Ariandel, a potem miasto pierścienia. Ale najpierw musimy poradzić sobie z tym delcekiem. Tak więc ja już się tutaj przenoszę. No i co? W kolejnym odcinku będziemy, w cudzysłowie, bawili się w tym oto właśnie malowanym świecie Ariandel. Zobaczmy. My very own home now. Okej, nie jestem pewny, kto to powiedział, ale tego być może dowiemy się w kolejnym odcinku. Nie wiem, czy to był ten gościu tam z tyłu w jaskini, czy może to był Graal. Who knows? Zobaczymy, co kryje się w tym świecie w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 3. Cześć!